Ej, co słychać YouTube? Z tej strony Tenryx. Witam was wszystkich bardzo serdecznie i od razu na początek dziękuję wszystkim za subskrypcję. Mamy już 100 na 100, czyli osiągnęliśmy ten pułap, który początkowo chciałem. A teraz zmienimy pułap na, jako że w sumie chciałem na 250 lub 500, ale jeden z widzów tam pisał, teraz nie pamiętam niku, oczywiście zawsze zapominam nick, jak zaczynam mówić, ale zasugerował, że teraz droga do 1000, więc ustawiłem od razu na 1000, więc mamy 100 na 1000. Dzięki jeszcze raz wszystkim. Jeden z widzów pytał, co zrobię z okazji tego, że mam 100 subskrypcji. I ogólnie plan był taki, raczej moje założenie, jeżeli chodzi o subskrypcję, myślałem, że już 2 tygodnie temu osiągniemy ten pułap 100. Przynajmniej miałem taką nadzieję, że tak powiem. No nie udało się, a plan był taki, że jeżeli to osiągniemy, to ogarnę ślimaka. Wtedy jeszcze nie miałem tyle siły i było ciężko go ubić. To chyba było 2 tygodnie temu. Od tego czasu już go ubiłem chyba 4 czy 5 razy, więc ten plan w zasadzie wykonałem w 100%, nawet w 500%. Ale tak się zastanawiałem, co by zrobić. I tak wymyśliłem, że z okazji tych 100 subskrypcji zainwestuję w nowy sprzęt. Dopiero po świętach. Teraz to raczej nie kupię. Jeszcze nie wiem jaki. Na pewno niezbyt drogi, bo nie mam tyle kasy, żeby jakoś nie wiadomo jaki sprzęt kupić. Ja widziałem, że na internecie jakieś sprzęty są po 10 tysięcy i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę coś około 3 tysięcy wydać na to. To będzie i tak bardzo duży upgrade w porównaniu do tego, co teraz mam, bo teraz gram na laptopie, którego kupiłem, nie wiem, 7 lat temu czy 8 i on wtedy kosztował około 3 tysięcy, więc kupując teraz stacjonarny komputer, bo to jest stacjonarny, laptop mi już niepotrzebny. Kiedyś dużo jeździłem, Holandia, Niemcy i tym podobne, więc mi się przydał. Teraz nie potrzebuję go aż tak, więc stacjonarny, no pierwsza sprawa, będzie dużo lepszy i tańszy. W zasadzie raczej nie znam się aż tak na tym sprzęcie całym, ale podejrzewam, że co najmniej raz tyle lepszy będzie. Raz tyle lepszy będzie niż laptop za 3000 albo o 50% lepszy, nie wiem, czy o 50 czy o 100, ale na pewno będzie lepszy, więc chcę też stacjonarny. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No nie mam tego sprzętu już teraz, jako że mamy już 100. No ale jak zbiorę, jak kupię wszystko i złożę go pomocą znajomych, to na pewno dam wam znać. Na pewno też zobaczycie różnicę. Będzie widać pewnie. Chociaż w sumie mam nadzieję, że będzie widać. Się zastanawiam, czy mi znikną trochę lagi, bo może to też od sprzętu trochę zależy, że mam słaby sprzęt i powoli ładuję. Nie wiem. Zobaczymy. Zobaczymy, czas pokaże. Więc powiedzmy, no taki jest plan, jeżeli chodzi o to, co zrobię za to, że mamy już 100 subskrypcji. Więc to jest to. A dzisiaj zrobimy taki spokojniejszy odcinek, właśnie dlatego, że mamy te subskrypcje. Nie zdążyłem nic w zasadzie ubić, zdobyć nowego sprzętu. Nowy sprzęt teraz to już będzie naprawdę masakra, żeby zdobyć, bo no jak wiecie, dużo nie zostało już tych sprzętów do kupienia. Są te teraz już takie naprawdę na najwyższy poziom. Więc spokojnie sobie tu poubijam moby, pozbieram wszystko, co jest do zebrania. O, jeszcze tutaj coś zrobimy z tego questa od Koparusa, bo akurat wszedł do gry i włączył kolejny etap eventu. Wbijemy parę potworków, to będziemy trochę kasy, bo zobaczcie, że tutaj na te potworki, a jeszcze tam,
Za te potworki dużo kasy dostajemy, to jest 30 milionów dostałem za wybicie trzech potworków, także 10 milionów za jeden. To były komary, więc... Środki. Tu. Jakoś nie mogę się skupić. No, to było tu. Patrzcie, trafiłem. To było tu. Dobra. Coś tam jednak się udało. No i to tak. I tak to właśnie wygląda, jeżeli chodzi o plany. Kupimy nowy komputer i zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Postaram się też zdobyć link, bo myślałem, żeby kupić to na XCOMie, wszystkie części. Postaram się tam załatwić link, że jeżeli coś będziecie chcieli kupić z tego, co ja kupiłem, to wam to zlinkuję. Jeżeli kupicie to przez ten link, to jeszcze ja tam może zgarnę jakiś procent zakupu. Jeżeli będziecie chcieli, to możecie tak kliknąć. Tylko tam czytałem, że warto, trzeba sprecyzować, co się tam poleca. Muszę nad tym jeszcze się muszę pogłupkować trochę nad tym, ale to dopiero myślę, jak ogarnę dla siebie komputer. Ogólnie tam widziałem, że karty graficzne dosyć się wyprzedały, więc ciężko z tym. Może to będę musiał gdzie indziej kupić. Zobaczymy. Zobaczymy. A teraz wróćmy do gry. I jeżeli chodzi o grę w sumie, a zróbmy sobie raz mrówki. Teraz trochę jednak tego sprzętu mam nowego, na przykład ten split skipacz, on bardzo fajnie tutaj sprawia, że te roślinki, znaczy kwiatki szybko wyrastają znowu. Więc można spokojnie tutaj szybko zbierać ten pyłek. Poza tym moje pszczoły też trochę mają upgrade'u w zasadzie, bo trochę leveli zdobyły. W zasadzie większość z nich ma 10 level. Więc tutaj idzie dosyć szybko ubijanie tych mrówek. Tylko teraz ważne, żebym nie miał lagów. Nie wiem, czy da się ominąć tą kosiarkę, czy nie. Ważne, żebym nie miał lagów i nie wpadł na te mrówki. Jeżeli nie wpadł na nie, to myślę, że mogę pobić rekord. Chociaż aktualnie mój rekord... Dobra, zaraz padnę. Oj, oj, oj. Aktualnie mój rekord to coś ponad 200 mrówek. Miejmy nadzieję, że tutaj trochę ożyję. Oty. Nie zaatakowała. Życie trochę wraca do normy. Niepotrzebnie to wybrałem. Teraz pozabijać dalej. Całkiem ładnie to idzie. Blasem w ogień. Niepotrzebnie. Uciekamy. Oj. Teraz... O. Teraz ominąć. Nie wpaść w ogień, tak jak to zrobiłem przed chwilą. Zaraz będzie powrót. Wiedziałem. Ciężko ten ogień ominąć. Jak jest tak dużo tych ognistych mrówek. O, no. Ale pokażę wam jeszcze ten rekord, żebyście nie powiedzieli, że tak sobie tylko mówię. Powinien tutaj być. 206, to jest mój aktualny rekord.
Więc jest progres, poszło w górę. Jest. O, tutaj jest, zobaczcie. No to już. Ubijamy pszczółkę. Już ubito, bardzo ładnie. No i to jest szybkie ubicie pszczółki. Dobra, co jeszcze by tu można było zrobić? O, może zrobimy jeden level tego eventu, znaczy ten cake'a. Mogę, tak, mogę. Lecimy. O, tutaj po blisku są. Okej. I lecimy dalej. Ten quest jest całkiem fajny, bo on daje te bonusy. Więc jeżeli robimy to, co od razu, jak się tylko pojawi taka okazja, to możemy naprawdę fajnie bonus tutaj nazbierać, nastakować. Też nam to trochę da, przyspieszy grę. Ważne jest to, że nie tylko nasze się liczą, jeżeli chodzi o te questy, części questa. To dla mnie słabiutko. Nie tylko nasze się liczą, tylko innych questy, jeżeli ktoś inny włączy, to też nam się to wstakuje, także to jest fajne. Tak naprawdę możemy bardzo szybko coś nastakować, jeżeli więcej osób włączy ten quest, to możemy szybko nastakować. I fajne nagrody są, jak widzicie tutaj Star Jelly, Soft Access, są też te twarde woski, także drop jest fajny. To chyba wspominałem ostatnio. Pierwsze 20 tych challenge'y tego ciasta dostajemy chyba te gumdrop, nie, singery? Teraz nie pamiętam, nie chcę was okłamać, ostatnio to mówiłem, teraz już nie pamiętam, co mówiłem, taka skwerowa. O, i zobaczcie, już mam nastakowany plus 4% krytyczny cios, czyli siła krytyczna. Biały, czerwony, niebieski, więc jak ktoś tutaj ładnie to nastakuje, to ma naprawdę dodatkowy fajny boss na zbieranie. To jest fajne. Aha, w sumie mam coś, co mogę wam pokazać w tym odcinku, co tak w zasadzie kombinowałem nad tym. A mianowicie, jak najlepiej sobie pole, jak to powiem, nastakować te wszystkie bonusy, żeby było jak najlepiej. I pokażę wam, jak ja to wymyśliłem. Nie wiem, czy uznacie, że to dobry pomysł, ale ja bym zrobił to, w zasadzie nie próbowałem jeszcze, jakby to zrobić najlepiej, ale pomysł mój jest taki, że tak, podchodzę tutaj, zbieram boss, który mi się trafi, truskawka. Teraz biorę kostki, najlepiej ten najmniejszy, raczej nie najlepiej, ale w ten sposób, jak to robię, to jest najlepiej. I losuję tak, żeby tu się zrobiło razy dwa. Czasem się nie da. Może być, że teraz wykorzystam te 30 kostek i nie trafię tej truskawki. Równie dobrze mogłem iść na pepper. Tak jak tutaj już trzeci czy czwarty raz mi wskakuje. A to jest lepsze pole od truskawek na pewno. Chyba teraz tak zrobimy. Ajejej. Dobra, 20 wykorzystanych. Super. Jak teraz pepper wypadnie, to idę do... No, wypadł. Dobra. Mamy już razy dwa. Więc spoko. I teraz tutaj wchodzimy. I tak, ja to widzę tak, że przez 15 minut można zbierać na tym bonusie, tak jak jest, 200%. Dosyć fajnie to nazbieramy. I
po tym czasie tutaj jest teraz do wykorzystania jeden z tych dropów, które zbieramy przez cały czas. I jak nam się kończy ten bonus już, a nie mamy już kostek, żeby jeszcze raz go odświeżyć, to przechodzimy tutaj i jeżeli mamy glitter, rzucamy jeden glitter i on nam nie dość, że zrobi razy 3 w tym wypadku, to jeszcze nam wydłuży to o 15 minut, więc mamy kolejne 15 minut. I tak, taką sytuację, taki boss bym proponował, jeżeli macie naprawdę dobrze nastakowany bonus, czyli na przykład użyjecie kostki, proszę ja was, gdzie są moje kostki? Tutaj. Jeżeli użyjecie tej kostki razy 3 i na przykład wam się trafi, no nie wiem, dla mnie na przykład najlepszym polem, które mogłoby się tutaj trafić, to jest Pepe. Do góry te czerwone pole, bo tam najwięcej zbieram. Jakby wypadło razy 3 i do tego jeszcze bym teraz gdzie tam byłem, w tym czerwonym sklepie, użył tego bossa i jeszcze by tam wyszedł ten boss na Pepper, to już by było razy 4, to tam bym mógł chyba siedzieć kilka godzin i farmić to pole i używać ten glitter i odświeżać co chwilę to pole. To jest przynajmniej moje zdanie, nie wiem jak wy to widzicie. Nie nadużywałbym tego sposobu osobiście, bo no jeszcze potrzeba glitter na raczej ja akurat potrzebuję, wy podejrzewam też będziecie celowali w ten item, na buty gumowe. I tam trzeba 250 glitter, więc nie nadużywałbym tego, ale jeżeli trafi się naprawdę dobry bonus, to myślę, że warto wykorzystać, jeżeli zbieracie akurat kasę. A wiadomo, że czy kasę, miód. A wiadomo, że tutaj trzeba naprawdę dużo tego miodu, więc myślę, że to jest całkiem spoko sposób. Dajcie znać, co o nim myślicie. Ewentualnie dajcie znać, może macie jakiś lepszy sposób na te bossy. Dajcie znać, chętnie zobaczę, jakie wy macie pomysły na to. Ale to jest, mi się wydaje, no nie wiem, nie wpadłem jeszcze na żaden inny taki pomysł, jakby to lepiej zbierać, jakby tą kasę naprawdę szybko przyspieszyć. Poza tym, że wiadomo, jeszcze pszczoły dochodzą, czy odpowiednie i tak dalej, ale tutaj mówię o samym bostowaniu pól. Dodatkowo oczywiście jeszcze jest ten amulet, gwiezdny amulet. Gdzie jest myszka? Gwiezdny amulet i on, jak już mamy ten najlepszy, to on ma bonus dodatkowo. On daje takie gwiazdy latające na polach. Nie wiem, jak się nazywa ten bonus. Ale jeszcze jeżeli z tym połączymy, to on tam, nie wiem, wydaje mi się, że dzisiaj miałem taki bonus od kogoś, że on dawał razy 2,5 na pole. Akurat to był na Speederfield, gdzie było i dawało razy 2,5. Nie jestem pewny, bo na innych polach pokazywało mi 1,25, więc teraz nie wiem, czy źle popatrzyłem, czy faktycznie tam było 2,5. Jeżeli tak, to jeszcze dodatkowo połączyć to z tym bonusem, jeżeli ktoś ma tą gwiazdę odpowiednią, bo ona losowo potem na polach rzuca właśnie te gwiazdy i to lata tam przez jakiś czas, nie wiem jaki w sumie. Nie czytałem jeszcze o tym bonusie, muszę poczytać, bo w sumie jest kilka bonusów, które tam ta gwiazda daje. Trzeba się zastanowić, który najlepszy by był dla nas aktualnie. Muszę to kiedyś poczytać, się na to wziąć i poczytać, co tam jest ciekawego w tym. Jakie bonusy. Więc tak, no i to właśnie chyba jest najlepszy sposób na zbieranie. Dobre nastakowanie pola. Dodatkowo oczywiście, tak jak mówiłem, pszczoły i chyba bardzo dobrze mieć te pszczoły
gifted, bo jak są gifted pszczoły, to one zostawiają totemy, nie totem, tokeny gwiazdek na ziemi. Jak bierzemy tokeny gwiazdek 5, to nam się aktywuje umiejętność plecaka i wtedy możemy zbierać to, co mamy w plecaku. Co za tym idzie, nie musimy iść do ściany, wymienić tego na miód. No i oczywiście dobrze mieć na zbierane tych konwerterów 15, żeby jak najwięcej wykorzystać, żeby też właśnie nie musieć biec do ściany, wymieniać tego na miód. Więc no, dużo jest opcji, ale taka podstawowa to właśnie to, co powiedziałem, że użyć tego bosta, kostki razy 3, dodatkowo jeszcze bost się trafi ze sklepu i potem użyć glitter na to, to macie 300, 400, nawet 500%, jeżeli dobrze wam się trafi. Bo na przykład na niebieskie pole to podejrzewam jest Pine Tree, więc kostka Pine Tree, do tego bonus ze sklepu i glitter. Na białe pole to chyba pole kokosowe. Więc tak to widzę. Poprawcie mnie jeszcze, jeśli się mylę. Ale tak ja to widzę. No, dajcie znać, tak jak wspomniałem wcześniej, dajcie znać, jeżeli macie inny pomysł na to, może już sprawdzony nawet, dajcie znać w komentarzach, chętnie sprawdzę, albo sam się czegoś nauczę w sumie, bo ja to tak widzę na razie, ale tak jak mówię, nie próbowałem zbytnio kombinować, łączyć, bo w sumie też nie patrzyłem na inne super smoothie, co daje. No tak, super smoothie jest bardzo dobrym itemkiem, ale wiadomo, że też są potrzebne te super smoothie do powiedzmy endgame, żeby kupić itemy. Więc trochę szkoda tego używać. Że powiedzmy sposób, który jest w miarę tani, o może tak. Bo te kostki też można je chyba wykraftować, na pewno można je wykraftować, ja jak widzicie nie używam ich, mam już 16, czekam na jakieś, nie wiem, w sumie nie wiem na co czekam, bo teraz mam w zasadzie itemy najlepsze jakie mogę mieć chwilowo, następne itemy będą no za jakiś dłuższy czas, więc mógłbym je już zacząć wykorzystywać, tak postować to jakoś, może zacznę. Teraz w zasadzie tylko kasa, kasa, kasa i kasa. Wymienić pszczółki muszę. Jak najwięcej, żeby było gifted. Więc to chyba zrobimy, bo żeby kupić tą gwiazdkę, o której wspominałem wcześniej, muszę mieć 40 gifted. I teraz nie wiem, czy to musi być 40 rodzajów gifted, czy 40 pszczół gifted. Więc to będę sprawdzał. W sumie mógłbym iść to przeczytać tam. A chodźmy przeczytać. Chwilę, mam tu boss. Nie idziemy przeczytać, mam tu boss. Więc będę korzystał z bossa. Ale w sumie, dobra. Dla was to zrobię. Pójdziemy przeczytać. Pójdziemy przeczytać. Teraz byśmy musieli iść tutaj chyba. Tak, to muszą być, to tutaj będzie 40, tak, ale tu muszą być typy, czyli wszystkie pszczoły w zasadzie, czy jest ich więcej, więc nie wszystkie, ale 40 typów pszczół musi być zrobionych, znaczy odkrytych, a nie pszczół w ulu. Dobra, to już wiemy. Czemu tutaj boss nie wskoczył? Wskoczył. Dobra. Tutaj jeszcze zrobimy taki myk, że... Dobra. Niech spadnie na nas. Dobra. Zrobimy taki myk, że nazbieram plecak do końca i pokażę wam, jak ja zarabiam ostatnimi czasy. Znaczy się... Jak są? Właśnie, bo... Właśnie chcę wam pokazać, ile teraz dostaję za pełny plecak z tego wieńca.
Ale tak teraz myślę, że w sumie jak te kokoty wpadają i zamieniają mi ten pyłek na miód, to mam taki sam efekt, jak idę do wieńca, bo on mi zamienia to na miód i ja zbieram tokeny miodu. A te tokeny miodu są liczone tak samo właśnie tak jak przy tym wieńcu, przez te moje bossy itemów i pszczół. No tylko tam wieniec to jednak wymieni wszystko od razu, nie? A te kokosy, które spadają, to trzeba je łapać. No ale wydaje mi się, że one jakiś procent plecaka zbierają, raczej wymieniają. To jest procent tego, co mamy w plecaku, więc jak złapiemy te 5, to możliwe, że cały plecak nam wymieni. Już nie patrzyłem teraz, ile mi wymieniło tego pyłku, jak teraz ten kokos złapał. Dobra, mamy pól. Pól tutaj jeszcze możemy dopełnić chyba. 75. Napełnijmy. Mamy 73. Tutaj się fajnie zbiera. A chyba teraz w sumie nie jestem pewien. Nie, tutaj jest chyba pole, gdzie najwięcej zbieram. Mam najwięcej pojemności plecaka. Tutaj to zbieramy. Ale coś złapałem, bo mi. Aha, nie, dobra. Użył tego skilla z tego Petal Wand, bo zamieniło mi pyłek na miód. A ten Petal Wand działa tak, przypomnę, że jak uzbiera, a nie, nie użył jeszcze, nie wiem co się stało. Jak uzbiera 30, tak, to zaczyna właśnie tak rzucać tymi kwiatami w koło i jak te kwiaty trafią w pszczoły, to zamienia automatycznie ten pyłek jakieś chyba 10 czy 100 tysięcy chyba pyłku. 10 tysięcy. 10 tysięcy pyłku w miód. Jak trafi w pszczołę. Więc może bardzo dużo tego pyłku wymienić. Tylko muszą być pszczoły dookoła nas. Dobrze, zobaczcie, jest 75, 76 prawie. Jak zbierzemy to mamy 227. Więc naprawdę spoko. Jak kupię buty gumowe, to będzie jeszcze więcej. Więc fajnie. Znaczy tylko ten event się będzie kończył. Chociaż nie wiem, czy faktycznie się skończy. Jeszcze sobie pogdybamy w którymś odcinku o tym evencie. Bo nie wiem, czy on się faktycznie skończy tak jak tutaj jest ten czas na 22 dni. Zobaczymy. Pogdybamy sobie w jednym odcinku, może w następnym. Pomyślimy o tym. A ten odcinek będę już kończył, bo to już prawie pół godziny nagrywamy. Także jeżeli się podobał, jeżeli ten sposób, który opisałem, Wam się podobał, jeżeli Wam się przyda, dajcie lajka, dajcie suba, jeżeli jeszcze ktoś z Was nie dał. I co? I życzę wesołych świąt w sumie, bo to już święta się zaczynają, więc wesołych świąt i do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku. Także trzymajcie się. Hej!